Cześć, witam Was serdecznie. Idziemy właśnie do lasu. Ostatnio Wam mówiłam, że mamy... Coś mam nie tak z fryzurą. Ostatnio Wam mówiłam, że mamy tutaj przepiękne tereny i właśnie dzisiaj Wam troszeczkę pokażę. Tutaj widzicie z prostej drogi, znaczy z prostej, z głównej drogi, wchodzimy w las i zobaczcie, jak to jest pięknie. Jaka jest dzicz. Jest dosłownie dzicz, ale wchodzimy las, a dosłownie za minutkę wyjdziemy na ogromną polanę. Ogromna polana. Polana jest... niestety była z trawy, natomiast teraz jest siana, ponieważ trawę tak wypaliło strasznie słońce, że zostało same siano. Samo siano. Oj, nie wiem, czy jest ostrość, chyba jest. I tak, Łukasz tam wędruje przodem. Jacyś rowerzyści. O Boże, jakiś piesek. Co to jest? Za piesio? Jakiś liczny. No i idziemy dalej. I tutaj się wspinamy już pod pierwszą górę. Pokażę Wam troszeczkę. Może będzie Łukaszka widać. Nie, Łukaszek jest sprytny. Opanowane unikanie. Uniki opanowane do perfekcji. I tu się wspinamy. Zobaczcie, jaka góra. Tego tak nie wiem. W ogóle zobaczcie. Tu jest w ogóle płasko. Widzicie to jakby jak ściana, jak mur. A zaraz się zdziwicie, bo myśmy się zdziwili. Także podejrzewam, że wy też się zdziwicie. Wyjeżdżam z tych Japonii. Łukasz, słuchajcie, czekajcie. Łukasz idzie w Japonkę. I właśnie wyjeżdża z Japonii. A my się wspinamy, ja tu tyłem teraz idę, wspinamy się pod tą górę i uwaga. Dam, teraz dam, dam, dam. I płasko. Także to jest ten hit, który chcieliśmy Wam pokazać. I tutaj zobaczcie w koło krzaki, lasy, Łukasz uciekający. Zobaczcie, jak jest przepięknie. My mieszkamy. A nie widać stąd naszego budynku, nie? O ten tutaj. O ten, co jest tutaj. To my mieszkamy w tym, co ten dach widać. Tak z tyłu. Tam auto naszego tego landlorda. O! I tak to wygląda. Przepiękne tutaj widoki, ale zaraz Wam pokażę jeszcze piękniejsze. O, i tak to wygląda z drugiej strony. Myśmy przyszli stamtąd. A tu jest druga strona. Łukasz człapie. I tu widoczek, ale powiem Wam, że dzisiaj nie widać, także kiedyś Wam jeszcze na pewno nagram, bo jest bardzo zamglone. Cyrk tam jest. Gdzie jest cyrk? Ty, faktycznie cyrk. O, tu namiot, pewnie widzicie, tu. No. Ogólnie widoki są przepiękne, ale dzisiaj... Czego taka mgła jest? Przecież nie jest, wszystko pogoda, ani nic. Od rana było brzydko, ale zobaczcie, jakie to są zielone tereny, zobaczcie. I to jest po prostu sekundę od naszego domu wszystko. Cudowne miejsce na spędzanie czasu. A dzisiaj coś dużo ludzi tu jest, no nie? Bo tu nigdy nie ma ludzi. A dzisiaj jakoś tak chodzą, zobaczcie. Cyk, i stamtąd przyszliśmy. Idziemy sobie usiąść na kocyk. Usiedliśmy sobie na kocyku. Jak widzicie, w jakich krzaczorach. Ale fajnie jest, tylko słoneczko wyszło i świeci nam prosto w twarze. Tak się tak zakrywam, bo razi. No i co? I słuchajcie, fajnie jest, tylko jakiś szaleniec się znalazł i jeździ tutaj na krosie. W ogóle to nie wolno tutaj jeździć na krosie i tam... Nasza pani landlord mówiła nam, że jak będą jeździć, to mamy podany numer telefonu. Mamy dzwonić na policję. Ale my nie z takich, co dzwonią na policję. Już chyba nie będziemy dzwonić, nie? No. Ona pewnie zadzwoni. Ona się tu dla mnie na pewno. Tak, pani pewnie zadzwoni. Ale ogólnie landlordów mamy bardzo fajnych. Starsze państwo. Takie już bardzo starsze. Myślę, że 70 parę lat. Nie? Będę już po 7000. No, ale bardzo, bardzo tacy mili, uprzejmi, także fajnie. Pani landlord nawet nam dała pościel. I kwiaty świeże z ogrodu nam też do wazonu włożyła na stolik, także bardzo, bardzo przyjemni ludzie. Może tak się trochę zasłonię. Nie, nie zasłonię się, bo mi ten wychodzi mi słońce. No i tak, siedzimy sobie w zbożu. Nie, no takie kłosiki jakieś. Tak, o, wyszliśmy, powiem Wam, że już będzie 7 godzina wieczorem chyba. Dlatego teraz... Nie powiem Wam, z czego się śmieję.
Dlatego teraz, że słońce już tak nie pali. Ale wyszło. Właśnie dzisiaj chyba teraz pierwszy raz wyszło słońce, nie? O, jedzie ten szaleniec. Jeździ tu z dziewczyną i tam jakaś w ogóle grupa siedzi. No i tak, i siedzimy, i relaksujemy się. Ale zaraz wrócimy do domu, mamy 2 minuty. Będziemy się zbierać. Nie, tak na chwilkę, wiecie, posiedzieć. Zjedliśmy sobie obiad i obiad o kolację taką i na chwilkę taką. Wyciągnęłam nas na dwór, Łukasza sprzed telewizora. No niech nie do końca tak sprzed telewizora, bo na chwilę jasne, że nie leżę z piwem, nie oglądam. Kanałów sportowych. Nie, nie leżysz z piwem i nie oglądasz kanałów sportowych, tylko leżysz z Wiedźminem. No nieważne z kim leży. Gra. No tak, troszkę wiecie, pooddychać. Dzisiaj niby już byliśmy, bo też zrobiliśmy dzisiaj kawałek na nogach w jedną stronę godzinę, nie? A z powrotem wracaliśmy już autobusem, ale w jedną stronę godzinę. No, ale tak wiecie, wieczorkiem troszkę posiedzieć, to też fajnie. Kto tam z tyłu nam się zaraz pokaże. Tylko, że tam sytuację teraz Łukasz będzie musiał wstać i tym samym go zobaczycie. Nie wstanę. Już tak leżą. Nie wstanę tu. Wygodnie ci, tak? Nie. No właśnie. Szale jest tam dalej. Patrz, co on robi w ogóle. On na dwóch kółkach. Znaczy na jedno. Co on robi? Na dwóch kółkach jeździ. Na krosie. Na jednym chciałam powiedzieć. Ojeju! I słońce zaszło, to już zdecydowanie lepiej się nagrywa, powiem wam, bo nie marszczy się tak jak zmarszczka. Chociaż trochę się marszczy, bo jeszcze trochę mi tam razi. Co tam szukasz? Łukasz, co szukasz? Widzieliście ten unik? Boże, moje biedne, musiało głowę w torbę wsadzić, żeby tego nie było widać. Widzicie, to jest... To jest właśnie taki lęk przed kamerą. Nie, Łukasz się nie boi kamery, Łukasz się nie boi YouTube'a. Ja też nie jest na to gotowy. Świetnie jest gotowy. No patrz, no przestań mi tam buczeć, bo ja nagrywam. Zadzwoń na policję. Nie zadzwonię to. Jezus, jakie tu bąki latają nad nami. No, znaczy nad tobą. W trawie. No gdzie siedzę? No ale w trawie, tu nie ma kwiatków. No weź, przestań, do ostów lecę. No lecę do czegoś tutaj. Cały czas to latają, nie straszne, Jezu, takie wielkie bączory, że nie wiecie. Bąki nic nie zrobią. Tak, nic mi nie zrobią. Skąd ty wiesz, co ten bąk ma w głowie? Co pomyśli, że mnie ugryzie? Zobacz, taki piękny kwiat. No. Ach, muszę częściej nagrywać. Wiecie, muszę częściej nagrywać. Takie komplementy dostaję, jak nagrywam. Normalnie myślałby kto. No i tak, Łukasz, powiem ci, że chłodno jest, jak się słońce schowało, co? Dobrze, możemy iść. Dzisiaj już tyle było z natury łona. Siedzimy tu 10 minut. Nieprawda. No jak nieprawda? Z pół godziny lekko. Tak, z pół godziny, 10 minut, 15. Już słońce zdążyło zajść. Bo chmura naszła. Mówię wam, co ja mam? Mówię wam. No i o, już wychodzi słońce, to znak, że muszę przestać nagrywać. Coś to jakiś, nie wiem, pogoda, aura taka nie sprzyja do nagrywania. Chyba mi coś pogoda wymownie mówi. Nie no, czemu? Ale fajnie to wygląda. Trochę tak za ten blask oślepia, ale... No. Ej, fajnie właśnie, nie? Tak jakby tam burza była jakaś, albo w ogóle tam by było tak ciemno, a tutaj jasno i to słońce tak pada, nie? Na to ciemno. Pokażę wam. O tym mówiliśmy. Zobaczcie, że tam jest ciemno. A padają takie promienie. Fajnie to wygląda, naprawdę. Ale dzisiaj jest zamglone, nie ma co wam pokazać. Tutaj jeszcze, o, słoneczko. Jeszcze ten, jeszcze daje radę. No Jezu, jakie to to jest mucha czy bąk? Gdzie? No to co, wiecie, pokażę na filmie, mi wpadło w kadr. Latają. Patrzcie.
Fajnie. Idziemy już do domku. Powiem wam, że chłodno się zrobiło. Wiecie, tak bez słońca to nie za fajnie. Także idziemy do domu. I co? Może odezwę się do was jeszcze z domku. Chociaż w sumie nie wiem, no co będziemy robić. Nie wiem, co będziemy robić. Będziemy robić to, co robią ludzie bez internetu. Czyli nie wiadomo co. Nie wiadomo co. No nie, no pewnie. Ja Łukasz sobie pogra, ja zmontuję ten film. I taki będzie wieczór. Obejrzymy po raz 1057 bajkę W głowie się nie mieści, albo Hotel Transylwania. Mamy dwie do wyboru. Nie, no, mamy do wyboru pięć, ale te inne, te pozostałe oglądaliśmy już 3000 razy, także no, obejrzymy sobie coś z tego i taki będzie nasz wieczór. I pójdziemy spać. Także co, się cieszysz? Włóż mi tu ten kocyk. Klapie fajnie. Klapie. No tak jest właśnie, w klapeczkach. Mój pierwszy raz. Pierwszy raz Łukasza w japonkach. Możecie być tego świadkami. No, także... Strasznie klapie. Chyba to nie ma tak być. Cicho, słuchajmy się. W klapanie Łukasza klapek, cicho. Zegar równomiernie. Nie wiem, pewnie nikogo to nie śmieszy, tylko nas. No, nie, nie jest wcale śmieszne, bo normalnie. Ty się zacząłeś śmiać. Na szczęście tam cię ekipa zagłusza. O, i znowu jedzie cross. Także idziemy do domu. I do zobaczenia w następnym filmie. Nagram wam coś znowu. O, zobaczycie, jaki wariat jedzie. Zobaczcie, zobaczcie. Może zobaczycie. Łukasz, idź trochę szybciej. Nie udało się go nagrać niestety, bo przyjechał tam bokiem. No, także ja się ośmiałam. Jeszcze z tych klapek. Także schodzimy na dół. O, zobaczcie, jeszcze wam pokażę na koniec widoczek. Oj, ale trzasnęłam. O, tutaj zobaczcie. Idziemy, idziemy. I zejście na dół. Tak nie widać, jakie to jest strome. Na filmie się to zlewa, ale jest naprawdę stromo. I tam Sheffield. Jedna strona. Do zobaczenia w następnym filmie.